jechaliśmy wczoraj do Batken, bo zabrakło nam 6 km, a już się zrobiło ciemno i stwierdziliśmy, że bez sensu pchać się do miasta, bo tam będzie gorzej znaleźć jakiś nocleg. Spaliśmy pod drzewami, bo tam jest wschód i chcieliśmy takie miejsce znaleźć, że jakby było strasznie silne słońce, żeby rano było trochę cienia, więc mniej więcej te drzewa by dawały cień, ale w nocy przyszły też chmury i na całe szczęście nie jest dzisiaj bardzo słonecznie. Jedziemy do Batken i zaraz z Batken jedziemy do Isfary, już w Tadżykistanie. Dorenda wczoraj coś jej się tam w brzuchu kręciło. No ja też jakoś nie czuję się zbytnio energetycznie. I wczoraj też w brzuchu też mnie tak lekko czułem. Nie było źle, ale coś tam było czuć. I dzisiaj się rano o 10 leczymy. Po prostu kupiliśmy wódkę, tak, po 50-ce jako lekarstwo. Tylko i wyłącznie jako lekarstwo. No i mam nadzieję, że wódka ma też trochę energii, więc że to się uwolni z kolą. Po prostu trochę nabierzemy. Kolo takiej, też jako lekarstwo. Tak, takiej siły nabierzemy. Druga. Już była druga. I ostatnia. Generalnie nie była zła. A kola jest jeszcze lepsza. No i tak widzicie, w sklepiku najwięcej do wyboru jest ciasto i wódki. 50 kosztuje na nasze pieniądze 50 groszy, a butelka coli kosztuje 2,50. Tego obaliliśmy w sumie 200 ml. Dla zdrowotności, jak się to mówi. Tak, Biała? Jak zwać? Nie znaję paruski. Na ruski nie znajesz, da? Pożegnalna i lecznicza wódka z Kirgizją, bo do granicy nam zostało bardzo niewiele. Tam trzeba jechać tą drogą cały czas prosto w dół. Myślę, że niecałe 10 km i będziemy na granicy. To co? Chyba pojedziemy, nie? Ale powoli. Ale powoli. No już widać granicę. Tam gdzie stoją te samochody zaparkowane. Pewnie czekają na przejazd. Także kończy się Kirgistan. Kończy się pierwsza część naszej przygody z Kirgistanem. Ponieważ za pewnie miesiąc wrócimy tutaj z powrotem. A tymczasem zaraz rozpocznie się nasza przygoda z Tadżykistanem. W Kirgistanie było fajnie, nie? I szybko zleciało. Tak. Dwa tygodnie, jeden dzień jakoś tak. Wydaje się, że to było 3 tygodnie, a to było tych 2. Dobra, trzeba schować kamerę, bo już przejście będzie, żeby nie było jakichś problemów. Raz, że jedziemy lekko zrobieni, a dwa, że to wszystko filmujemy. Granica za nami. Poszło bardzo sprawnie, bardzo szybko, w sumie żadne stanie, tylko tam tyle co parę osób było przed nami, ale to tak. No, kilka osób pytało, skąd ta broda. Skąd ta broda, ta. Broda. Ale nie zastanawiali się tak dogłębnie, czy to ja, czy to nie ja, po prostu pieczątka i wszystko. Także jesteśmy w Tadżykistanie. Tak, jedziemy teraz do miasta Isfara. To nie wiem, to nie jest daleko, może około 20 km i tam spróbujemy wymienić dolary, żeby mieć walutę. Albo euro. Albo euro, tak, żeby mieć walutę tutejszą i no i później dalej w kierunku Duszanbe, jeśli będziemy mieć siły. No. Lepiej ci? Bardziej, no, żołądka nie czuję, ale teraz byś się przespała, nie? Chciałbym, tak, chcę no, to może się gdzieś w cieniu zatrzymamy, może się gdzieś poleżymy. Jak już jesteśmy tu, to już jest dobrze. No, dojechaliśmy już do centrum Isfary w Tadżykistanie. Ja pilnuję rowerów, a Dorenda poszła wymienić euro. Tam podjechaliśmy pod takie kantory, gdzie powinny być czynne, ale dzisiaj jest niedziela, już jest po godzinie pierwszej, więc były zamknięte. Podobno pracowały, ale już zamknęli.
Tu jest w ogóle z tej strony taki bazar większy. Tam jest megafon. Spróbujemy jeszcze kupić kartę. O, idzie do Renda. I co? Tam tylko to jest jedno miejsce, jest, które już jest zamknięte. Jest, są nieoficjalni tacy ludzie, którzy po prostu pomieniają. Aha. A tam są trzy banki. W banku podobno jest to możliwe. Zaraz wyjdzie. Спонши. Спонши. Я хочу вам передать сообщение. Это Таджикистан строила Америка, Германия, Россия, Польша, Болгария. Они все таджики, мусульмане в кибитках жили. Вот это все машины, посмотрите. Все английские буквы. Русские Иисуса Христа. Бисмиллахи рахмани рахим. Ни одной нету. А знаете арабскую письменность? Мы теперь вызываем Дональд Трампа, пожалуйста, Путина, Медведева, всю Европу. Mm-hmm. Это мы для вас, дети, все это. Машины тоже Америка. Это не, это Германия. 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 Америка вещи. Mm-hmm. Вот это, смотрите, все английский язык. Деньги, деньги тоже. Вот. И они все вещи американские. Это появится. Китайские, все вещи китайские. Китайская, где буква тут? Где буква? Это буква вся английская. Китайцы, подделка китайская. Четыре державы великие. Вот это все страны расстроили. Они нас, мусульмане, гоняют, бьют. Там в Шурабе живем, и здесь за руль сели. Мы сказали, это Меркель, Германия, Мерседес. Германец должен сидеть. Patrzcie tutaj, drodzy widzowie. Najpiękniejsza dziewczyna na świecie właśnie się przygotowuje. To jest bardzo wyjątkowo, że... Żeby być jeszcze piękniejszą, ponieważ co będziemy robić? Idziemy na wesele. Idziemy na wesele, tak. Tadżyckie. No pojechali. Da, pojechali. Wyjdziemy tam, tak. Mhm. Idziemy na wesele, chociaż to nie wydaje się takie proste, bo... Wesele jest jakieś 10 km stąd, my jesteśmy na wsi i nie ma samochodu. Nie, jest się normalne. Właśnie jesteśmy, wchodzimy na uzbecko-tadżyckie wesele.
Скажите, где мы находимся сейчас? Да. Смотри. Впереди Сфаре, да? Да. Сфара. Это просто центр города или... Центр города. А скажите, кто на памятнику находится? Да, поближе подойдем, там все написано. Да? И может и то снимать. Браковая информация нужна. Он поэт. Поэт, да? Народный поэт Таджикистана. Родился в Исфаре. В Исфаре. Да. Местный. Местный, наш, свой это. Называется Сайфиддуни, Сайфиддуни Исфаранги. Ага. Родился в 1786 году. Ага. Co masz takie wielkie? Włosy. Włos, włos. Stary, stary włos. Maciek pojechał z synem tej rodziny do miasta, żeby kupić jakieś części zapasowe do tego roweru. A my będziemy też w tym czasie robić pranie. Tutaj już woda się grzeje w kuchni, na ogniu. Chyba już jest dosyć ciepła, bo widzę, że para idzie. O, gorąco jest. Więc niedługo, jak dziewczyny skończą myć naczynie, to chyba rzucimy to do pralki. No, wiesz, że wodę przynieść? Wiesz, że wodę przynieść? Ja sama. Proszę. Jak ta pralka wygląda? Po prostu rzuca się wszystko do wody i pranie i wodę i pewnie też proszek. I potem są jakieś przyciski, żeby regulować jak długo, jak mocno ma prać. Będziemy opłukać chyba w wodzie. To jest woda z rzeczki, która tak jest podzielona, że u każdego domu coś jest. Chciałam powiesić wieści, rzeczy, ale nie pozwala. Może chodzić po dalsze miejsce. Szerokie oczy. Ruszyliśmy. Mogliśmy zostać u naszego gospodarza, czyli u tego, z którym wczoraj byliśmy na weselu jeszcze na jedną noc, ale zdecydowaliśmy jechać. A dziś jak się uda, dojedziemy do Morza Tadżyckiego i pewnie tam będziemy nocować przy nim. I wykąpiemy się, popływamy. Podobno jest czysta woda. Mam się wszędzie abrikos. Tutaj. Tutaj wszystko leci do Rosji, do Duszanbe. Może nawet do Polski. Nasiałki też pracują. No i to taka technika, że rozciągają taki kawałek materiału. Ktoś siedzi na drzewie, bije kijem po gałęziach, a oni to łapią. A tu osiołka macie.
osiołka macie, to ten się pasie, a tamten pracował.